Kto w ogóle kontroluje to, czy świadectwo energetyczne zostało sporządzone? Samą grzywnę za brak świadectwa energetycznego może nałożyć na Państwa wiele organów. Na państwa, mówiąc na Państwa, mam na myśli właścicieli mieszkań, którzy wbrew obowiązkowi nie spo, sporządzą świadectwa wtedy, kiedy jest ono wymagane, czyli w momencie sprzedaży i najmu nieruchomości. I teraz, kto może nałożyć tą grzywnę do paru tysięcy złotych? Może to zrobić przede wszystkim policja. Może to zrobić sąd, mogą to być wreszcie organy, które mogą zawnioskować do sądu o nałożenie tej grzywny, i to w zasadzie może być dowolny organ publiczny zainteresowany budownictwem i kwestiami mieszkaniowo-energetycznymi więc może to być zarówno organ nadzoru budowlanego, może to być gmina, może to być wreszcie prokurator. I nic też nie stoi na przeszkodzie, żeby donieść, mówiąc bardzo, po ludzku do odpowiedniego organu, żeby taki organ się zainteresował kwestią braku świadectwa. Więc jeśli na przykład wynajmujecie Państwo mieszkanie i macie najemcę, z którym nie żyjecie dobrze, a macie obowiązek dostarczenia świadectwa energetycznego takiemu najemcy, no to trzeba być ostrożnym, bo taki najemca zwykle nie, nie zajmuje mu to wiele czasu, żeby po prostu napisać popularny donos choćby do... Nadzoru Budowlanego, czy do odpowiedniego wydziału e, e, jednostki samorządu terytorialnego, żeby taka jednostka się zainteresowała, dlaczego nieruchomości nie ma świadectwa i, i wymierzyła odpowiednią grzywnę.